Daj nadzieję duszom zrozpaczonym. Pociągnij do siebie osoby zagubione na drogach życia moralnego. Dziś, w uroczystość 25-lecia parafii Miłosierdzia Bożego w Toruniu, Twojemu miłosierdziu polecamy kustosza naszego sanktuarium, księdza prałata Stanisława Majewskiego, księży wikariuszy i rezydentów, wszystkich parafian i tych, którzy łączą się z nami w tej modlitwie za pośrednictwem telewizji Trwam i Radia Maryja. Polecamy Ci, Jezu, dzieła miłosierdzia prowadzone w naszej parafii, zwłaszcza Dom Opieki Samarytanin. Wszystkie osoby otulone cierpieniem i konające w tej godzinie. Prosimy, daj łaskę nieba duszom w czyśćcu cierpiącym. Niech każda dusza, pełna ufności w łaskę Twojego przebaczenia i miłującej obecności, wysławia Twoją dobroć na wieki. Wszystkie te intencje, a także te, które ukryte są w naszych sercach, wszelkie sprawy naszego życia i codzienności, polecamy Tobie w koronce do miłosierdzia Bożego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Poncjum Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebany. Wstąpił do piekła, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty pocałowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie
dla Jego bolesnej męki. 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 Ojcze, przedwieczne ofiary Ci, ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojej, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. 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 Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. 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 Dla całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco, Jedyny Boże, Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które wszystko się stało, co się stało, ufamy Tobie. Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które świat stworzyłeś, ufamy Tobie. Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które nas uświęciłeś, Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które objawiłeś tajemnicę Trójcy Świętej, Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które świat odkupiłeś, Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które ujawniasz wszechmoc Boga. Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które stworzyłeś duchy niebieskie. Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które powołałeś nas z nicości. Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które ogarniasz świat cały. Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które udzieliłeś nam nieśmiertelności. Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które zachowujesz nas od kar sprawiedliwych. Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które podnosisz nas z nędzy grzechów. Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które przyjąłeś wcielenie i śmierć krzyżową. Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które towarzyszysz zawsze wszystkim ludziom. Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które uprzedzasz nas łaską swoją. Jezu, Królu Miłosierdzia, które okazałeś w objawianiu tajemnic. Jezu, Królu Miłosierdzia, które ujawniłeś w ustanowieniu Kościoła. Jezu, Królu Miłosierdzia, którego udzielasz w sakramentach świętych. Jezu, Królu Miłosierdzia, który dajesz w sakramencie chrztu i pokuty. Jezu, Królu Miłosierdzia, którego udzielasz w Eucharystii i kapłaństwie. Jezu, Królu Miłosierdzia, które okazujesz w powołaniu nas do wiary. Jezu, Królu Miłosierdzia, które ujawniasz w nawróceniu grzeszników. Jezu, Królu Miłosierdzia,
którego udzielasz w uświęceniu sprawiedliwych. Jezu, Królu miłosierdzia, które wypływa z ran Twoich. Jezu, Królu miłosierdzia, które się zlewa z najświętszego serca Twego. Jezu, Królu miłosierdzia, który jest ulgą i cierpliwością chorych. Jezu, Królu miłosierdzia, który jest pociechą serc uciśnionych. Jezu, Królu miłosierdzia, który jest nadzieją dusz zrozpaczonych. Jezu, Królu miłosierdzia, który jest ucieczką umierających. Jezu, Królu miłosierdzia, który jest ochłodą dusz czyśćcowych. Jezu, Królu miłosierdzia, który jest koroną wszystkich świętych. Jezu, Królu miłosierdzia, który jest radością wybranych. Jezu, Królu miłosierdzia, który jest niewyczerpanym źródłem cudów. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Miłosierdzie Pana ponad wszystkie dzieła Jego. Dlatego miłosierdzie Pana na wieki wychwalać będziemy. Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu. Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwyciężyć wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen. Za chwilę rozpocznie się uroczysta msza święta, której przewodniczyć będzie biskup toruński Andrzej Suski. Homilię wygłosi ksiądz biskup Józef Szamocki. Podczas procesji zostaną pobłogosławione drzwi jubileuszowe, na których znajdują się przedstawienia wydarzeń związanych z życiem Jana Pawła II oraz kultem Miłosierdzia Bożego. Na tle tych wydarzeń pisała się historia naszej wspólnoty oraz sanktuarium. Pragniemy wyrazić wdzięczność tym wszystkim, którzy swoim wysiłkiem, modlitwą i ofiarą przyczynili się do powstania tego jubileuszowego wotum. Również ofiary dziś złożone w ramach comiesięcznej kolekty budowlanej będą wyrazem naszego udziału w tym dziele.
Siostry i bracia, zgromadziliśmy się tu z radością, aby błogosławieństwem zapoczątkować korzystanie z tych nowych drzwi Kościoła. Pokornie więc prośmy Boga, aby nas wspomagał swoją łaską. Błogosławimy Cię, Boże, Ojcze Święty, Ty zesłałeś na ten świat swojego Syna, aby przez krew przelaną na krzyżu zgromadził wszystkich ludzi przez grzech rozproszonych. On jest pasterzem i bramą owiec, które przychodzą do jednej owczarni. Kto przez tę bramę wejdzie, znajdzie pożywienie i będzie zbawiony. Ciebie więc, Boże, prosimy, niech wierni, którzy tymi drzwiami będą wchodzić do Kościoła przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, i w jednym duchu mają przystęp do Ciebie, Ojcze. Niech z wiarą i nadzieją trwają w nauce apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba i modlitwie, aż wejdą kiedyś do niebieskiego Jeruzalem przez Chrystusa, Pana naszego.
Kościół to rodzina dzieci Bożych. Podstawowa wspólnota Kościoła to parafia, wspólnota wspólnot rodzinnych. Jesteśmy jedną ze wspólnot rodzinnych. 25 lat temu weszliśmy we wspólnotę parafialną z naszymi dziećmi. Dzisiaj te dzieci tworzą swoje rodziny i już jako rodzina trójpokoleniowa stajemy w wybudowanej wspólnym wysiłkiem świątyni przed Tobą, nasz księdze biskupie Andrzeju, wraz z księdzem biskupem Józefem, księdzem proboszczem i kapłanami tutaj zgromadzonymi, aby przez Was uwielbiać Boże miłosierdzie, a jednocześnie dziękować za 25 lat wspólnoty ludu Bożego, przez którą miłosierny Pan kształtuje nasze rodziny i pozwala, byśmy byli świadkami Jego miłosierdzia. Jesteśmy pełni radości i wdzięczności, że to dziękczynienie możemy zanosić pod Twoim przewodnictwem, nasz drogi Ojcze Księże Biskupie Andrzeju, zapewniając o pamięci modlitewnej za naszych pasterzy, by dobry i miłosierny Pan wspierał Was w wysiłku prowadzenia nas do domu Ojca. Szczęść Boże! Oto dzień, który dał nam Pan. Weselmy się w nim i radujmy. Pragnę, aby niedziela po Wielkiej Nocy była świętem mojego miłosierdzia. Słowa Jezusa powiedziane świętej siostrze Faustynie. I tak od 25 lat na tym świętym miejscu, rok rocznie, w niedzielę po Zmartwychwstaniu Pańskim, o godzinie 15, w godzinie miłosierdzia, wpierw pod zwykłą drewnianą wiatką, później prawie przez 10 lat w nieopodal stojącej kaplicy tymczasowej, a od 15 już w tej świątyni, która z roku na rok nabiera blasku i swoim wystrojem mówi, że na tym miejscu chwali się, wielbi i dziękuje Bożemu miłosierdziu, jak również kieruje się do Niego swoje błagania. Mówią chociażby o tym napisy na drodze krzyżowej, witrażowej, które podpisane są nie tylko tradycyjną nazwą, ale również uczynkami miłosierdzia. I to inspiruje nas, by również miłosierdzie Boże było świadczone czynem, nie tylko słowem. 25 lat temu ostatni biskup, chełmiński Marian Przykucki, erygował tę parafię, ustanawiając proboszcza i budowniczego kościoła. I wspólnie ze zgromadzonym ludem, który właściwie już tylko w kilkunastu chyba procentach pamięta te czasy, bo już jedno pokolenie minęło, parafia się rozrosła. A od 23 lat, już pod Twoim przewodnictwem, drogi księże biskupie Andrzeju, nasz ojcze i pasterzu kościoła, który jest w Toruniu, realizujemy budowę kościoła, która
ciągle jeszcze trwa. Budowę wspólnoty. Bo od samego początku, w piątek minęło 21 lat, jak święciłeś kamień węgielny i wtedy powiedziałeś prorocze słowa, że tutaj na tym miejscu stanie sanktuarium Miłosierdzia Bożego. I na drugi dzień już nieistniejąca dawno gazeta Słowo Powszechne napisała: w Toruniu powstało nowe sanktuarium. A jeszcze dekretu nie było, ale czekaliśmy cierpliwie 9 lat i dokładnie 15 września 2003 roku, kiedy skończyła się peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego jako twoje wotum na dziesięciolecie parafii, który to obraz pobłogosławił święty Jan Paweł II na Watykanie 9 marca 2002 roku. I swojej inspiracji również ten obraz został koronowany. Za tydzień będzie akurat 6 lat. Pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego koronowany na świecie, który tą koronę pobłogosławił papież Benedykt XVI. To tylko jeden aspekt, bo to nałożenie korony miało być zewnętrznym wyrazem budowania Królestwa Miłosierdzia tutaj na tej ziemi. A więc to, co wszystko jest związane z naszą wspólnotą parafialną, zwłaszcza chodzi o dom Samarytanin. I on jest taką legitymacją, że Miłosierdzie Boże zarówno rozlewa się tutaj na tym miejscu jako łaska Boża, zwłaszcza w zakramencie pokuty i pojednania, ale również i wtedy, gdy pochyla się ten Samarytanin w osobach sióstr zakonnych Matki Bożej Miłosierdzia, które w 2011 roku, dokładnie 25 sierpnia, przybyły do naszej parafii. One są duszą tego ośrodka, gdzie ludzie starsi mogą doświadczyć tej miłości. I dlatego dzisiaj chcemy na ołtarzu pod Twoim przewodnictwem złożyć trud tych właśnie 25 lat modlitwy, ofiary, cierpienia, tego wszystkiego, co jest wyrazem naszej miłości wobec Boga i drugiego człowieka. Dlatego też w tym tak wyjątkowym dniu chcę w Twoim imieniu, bo to Twoje sanktuarium, któreś Ty ustanowił, księże biskupie Andrzeju, wszystkich jak najserdeczniej powitać. Przede wszystkim braci kapłanów na czele z księdzem biskupem Józefem, który towarzyszył zawsze. Ilekroć były wielkie wydarzenia, czy to przez zgłoszenie rekolekcji, czy prelekcji, czy wizytacji. Również witam przedstawicieli kapitu, księdza prałata Marka Rumińskiego, prepozyta kapituły katedralnej, księdza infuata Tadeusza Nowickiego, prepozyta kapituły kolegiackiej grudziąckiej. Cieszę się z obecności księdza infuata Stanisława Grunta, który jako ekonom jeszcze diecezji chełmińskiej mobilizował, by rzeczywiście ruszyć tutaj z tą budową, bo były trudności. Gdzieś ponad rok musieliśmy pokonywać różne trudności administracyjne. Wtedy właśnie był ten czas transformacji i dzięki Twojej życzliwości, księże infuacie, również ta świątynia dzisiaj może przeżywać swoją radość. Chcę jak najserdeczniej przywitać moich najbliższych współpracowników, byłych księży wikariuszy. Tak się składa akurat, że na 25 lat było ich 25 w tym czasie. Za wszelkie dobro tutaj zasiane chcę
chcę serdecznie, gorąco podziękować. Dzisiaj święto też Caritasu, wszystkich kapłanów, którzy są zaangażowani w dzieło Caritasu z księdzem prałatem Danielem Adamowiczem na czele. Byłem też wikariuszem naszej wspólnoty parafialnej. Wszystkich moich przyjaciół, księży, z księdzem prałatem Stanisławem Cieniewiczem, który od ministranta prowadził mnie do tej drogi kapłaństwa i sam jako budowniczy dawał przepiękny przykład. Cieszę się z obecności świata nauki, można tak powiedzieć, Wydziału Teologicznego naszego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dziekanem księdzem Dariuszem, profesorem Koteckim na czele. Jak również cieszę się obecnością sióstr zakonnych, które towarzyszą nam tutaj w pracy, w parafii Matki Bożej Miłosierdzia, ale również innych zgromadzeń, które też tak licznie dzisiaj są tutaj reprezentowane. Cieszę się też, że ta nasza uroczystość jest transmitowana zarówno przez telewizję Trwam, jak i Radio Maryja. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim ojcom redemptorystom, którzy mnie wspierali od samego początku, a w bezpośrednim sąsiedztwie jesteśmy z Radiem Maryja i to nas bardzo cieszy. Oczywiście najbliżsi to kapłani dekanatu, wicedziekan ksiądz Wojciech Miszewski, wielki czciciel Miłosierdzia Bożego, co piątek możemy go słyszeć w Radio Maryja modlącego się na koronce i można tak powiedzieć, że jest jakby ekspertem w dziełach miłosierdzia. I to, moi kochani, jest wyrazem tego, że czcimy Boże Miłosierdzie. Pan Jezus chciał, by kapłani właśnie w tym dniu wskazywali na Boże Miłosierdzie. I tak się dzieje. Za waszą obecność, bracia, jestem serdecznie wdzięczny. Tyle czasu poświęciłem właśnie kapłanom, bo dzisiaj jest szczególna okazja ku temu. Radosny ksiądz to właśnie ten, który przeżywa te sprawy, które są związane zarówno z jego wiarą, w jego posługą duszpasterską. Ale moi kochani, nic byśmy sami nie zrobili. Cieszę się z obecności tak zacnych gości, parlamentarzystów tu z panem wicemarszałkiem Senatu, Janem Wyrowińskim, osobiście przyjacielem, bratem mojego przyjaciela, księdza prałata Zdzisława. Cieszę się z obecności władz samorządowych, wojewódzkich, z panem marszałkiem Piotrem Sobeckim na czele. Dziękuję za obecność, taką żywą obecność na co dzień pana prezydenta miasta Torunia Michała Zalewskiego. Moi kochani, zarówno ci, którzy służycie społeczeństwu, naszej ojczyźnie, jak i wy, moi kochani, którzy całą ufność pokładacie w miłosierdziu Bożym i swoją obecnością dajecie temu dzisiaj wyraz. Moi drodzy parafianie, z którymi w dzień kroczymy do niebieskiej ojczyzny przez bramę, tę symboliczną, którą dzisiaj ksiądz biskup poświęcił, ale również, którzy jesteśmy ze sobą na co dzień, na dobre i złe. Jest okazja, jeszcze parę słów kiedyś dzisiaj powiem, dziękczynienia, ale to wszystko niech sprzyja naszej modlitwie, temu, co, moi kochani, jest wyrazem naszego zaufania do Bożego Miłosierdzia i to, co siostra Faustyna mówi o godzinie miłosierdzia. Kiedy usłyszysz, jak zegar bije godzinę trzecią, cała zanurzaj się w moim miłosierdziu. Zanurzmy się w Bożym Miłosierdziu.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokój z wami. Jak słyszeliśmy, siostry i bracia, dzisiejsza niedziela mieni się wieloma pięknymi barwami, bo najpierw jest to Niedziela Bożego Miłosierdzia, ustanowiona przez papieża Jana Pawła II w 2000 roku. Jest to dzień imienin parafii, która nosi miano parafii Bożego Miłosierdzia. Jest to również pierwszy jubileusz miejscowej parafii, 25-lecie od jej założenia. I wreszcie patronalne święto Caritas, która przekłada Ewangelię Miłosierdzia na czyn. Pragniemy wszystkie te sprawy na nowo zawierzyć Panu Jezusowi Miłosiernemu. Dziękujemy za 25 lat tej parafii i za ludzi, którzy ją tworzyli, a w szczególny sposób za jej pierwszego proboszcza, budowniczego tej świątyni i dzieł przyparafialnych, kustosza sanktuarium. Zmarłych, którzy należeli do parafii i starali się, żeby ona rosła, rozwijała się, polecamy dzisiaj serdecznie Bożemu Miłosierdziu. Również polecamy żywych i tutaj obecnych, i parafian, czcicieli, ale również całą parafialną wspólnotę. A ponieważ jest to sanktuarium toruńskie, to i całe nasze miasto i diecezję. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy czystymi sercami przyjęli słowo Pana i złożyli Mu najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi Bogu i ludziom dobrej nogi. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, Tobie jest chwała Twoja.
Módlmy się. Boże zawsze miłosierny, Ty przez doroczną uroczystość wielkanocną umacniasz wiarę Twojego ludu. Pomnóż łaskę, której udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni, jak potężny jest duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni i jak cenna jest krew, przez którą zostaliśmy odkupieni. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze ze sprzedaży i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby. Oto Słowo Boże. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Niech bojący się Pana głoszą, Jego łaska na wieki. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Uderzono mnie i pchnięto, bym upadł, lecz Pan mnie podtrzymał. Pan moją mocą i pieśnią, On stał się moim zbawcą. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Najmilsi, każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził. I każdy miłujący tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania. Albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża świat,
jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym. Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew i ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą. Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po środku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto Słowo Pańskie. Duchu miłości.
rozbitego serca. Jezusa, Jezusa. Przyjmijmy błogosławieństwo Bożym Słowem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drogi nasz Ojcze, księże biskupie Andrzeju, bracia kapłani z księdzem prałatem Stanisławem, budowniczym tej świątyni, proboszczem i kustoszem sanktuarium, drogie siostry zakonne, szczególnie umiłowane w tym roku, który przeżywamy jako rok życia konsekrowanego, drodzy siostry i bracia wypełniający tę świątynię, czciciele Bożego Miłosierdzia, członkowie tej parafii, a także pielgrzymi oraz ci, którzy słuchają nas przez falę eteru Radia Maryja i Telewizji Trwam. Kochani, ile razy słyszeliśmy Ewangelię, w której umiłowany uczeń święty Jan opisuje spotkanie zmartwychwstałego Pana z uczniami. I padały te słowa, pokój wam. To te słowa Chrystusa wypełniały nasze serca radością. Zwłaszcza wtedy, kiedy byliśmy po wielkanocnej spowiedzi, kiedy zostały nam odpuszczone grzechy i z nadzieją spoglądaliśmy w przyszłość, żeby opowiadać, jak dobry jest Bóg i jak jest miłosierny. Tym razem jednak w dniu odpustu miłosierdzia Bożego te słowa pokój wam napełniają nasze serca wdzięcznością. Dziękujemy za te 25 lat istnienia wyjątkowej parafii, jak słyszeliśmy, która w krótkim czasie stała się sanktuarium. O dziejach powstania i wzrostu nie trzeba tu przypominać. Przypomniały to słowa kustosza. Wystarczy zajrzeć także do bogatej publikacji na tę okazję wydanej, by przekonać się, jak losy tej parafii splatały się z najważniejszymi wydarzeniami naszej młodej toruńskiej diecezji, jak głównym reżyserem kolejnych wydarzeń był Bóg, oczywiście bogaty w miłosierdzie, ale tak prawdę powiedziawszy Bóg, który posłużył się świętością swojego sługi, świętego Jana Pawła II, papieża, naszego umiłowanego, wciąż niezapomnianego rodaka. To on, Jan Paweł II, wraz ze świętymi i błogosławionymi, których nam dawał, tworzy w jakimś sensie klimat duchowy także tego miejsca. A kiedy wpatrujemy się w obraz koronowany Jezusa Miłosiernego, możemy także dotknąć tych, którzy z tajemnicy miłosierdzia czerpali i nam przekazują. Kochani, dzisiaj do tej parafii przybywają liczni pielgrzymi. Aby jednak powstało to dzieło, jakim jest sanktuarium, by byli tutaj także i inni ubogacani Bożym Miłosierdziem, potrzeba było konkretnych ludzi, także wspomnianych przez księdza prałata, zaczynając od biskupa Andrzeja. Ale moi drodzy, myślę także i o was, apostołach miłosierdzia, którym udało się zjednoczyć serca i dusze, począwszy od zarządców, naszego miasta i okolic, skończywszy na tym może najmłodszym, ostatnim, który stawał, jak widzieliśmy, przy swoich rodzicach i wzrastał w klimacie tworzenia tej parafii. Dzisiaj to już dorosły człowiek, mężczyzna, kobieta, mający swój dom i swoje rodziny. I ich rodzice, i oni dzisiaj podejmowali i podejmują wciąż wiele wysiłków i wyrzeczeń, by ta świątynia rozbłysła swym blaskiem,
bo tu króluje Boże miłosierdzie. W ukoronowanym wizerunku Chrystusa z wizji świętej siostry Faustyny. Nie byłoby to możliwe, moi drodzy, bez organizacji od podstaw, struktur tej parafii, koniecznych grup, które od samego początku były dotykane tym Bożym miłosierdziem. Tak, drodzy siostry i bracia, i to starsze pokolenie, i to, które teraz tworzy fundamenty tej parafii, zostaliście obdarzeni bogactwem tej samej łaski, o której wspomina święty Łukasz. I podobnie jak pierwsi chrześcijanie, umieliście przyjąć tę łaskę, pomnożyć ją, ale także i podzielić z innymi. O tym mówią konkretne dzieła, zwłaszcza charytatywne. Nie będę już ich wymieniał, ale także i te dzieła związane z pięknem sprawowanej liturgii, posługa w konfesjonale i msze święte, także te o uwolnienie od złego ducha. A za dziełami tymi kryje się konkretna także obecność duszpasterzy tu pracujących, wiernych świeckich, sióstr zakonnych i jakże wielu nam życzliwych osób. Ksiądz prałat także przypomniał nam z imienia i nazwiska. Za was, kochani, ale także i za tych, co już od nas odeszli. Dziś dziękujemy Jezusowi i dziękujemy za te usłyszane w Ewangelii po raz kolejny słowa: pokój wam. Tak, mamy serce wypełnione pokojem i radością. Bo tylko przez konkretne czyny i modlitwy serc oddanych sprawie Bożego miłosierdzia z tego miejsca może płynąć źródło żywej wiary. Pan Bóg przez zawierzenie: Jezu, ufam Tobie, który wypowiadamy, przez zawierzenie konkretnych ludzi odnosi zwycięstwo nad światem, odnosi zwycięstwo nad naszą grzesznością. Tajemnica, która pewnie swoim pięknem zostanie odsłonięta, kiedy przyjdzie nam stanąć przed obliczem Boga miłosiernego już tam, po drugiej stronie. Tak, słyszeliśmy dzisiaj wyraźnie, miłosierdzie związane jest z Bożym przejściem Chrystusa przez wodę i krew w naszym człowieczeństwie. Święty Jan z naciskiem o tym wspomina i zachęca do tego, abyśmy nie lękali się pójść za Chrystusem tą samą drogą. I my jesteśmy gotowi, tak myślę, wpisać się w odpowiedź na nowo, z ufną wiarą, w te znaki miłości, które celebrujemy zwłaszcza w sakramentach świętych, a które Jezus ustanowił w tajemnicy Kościoła aż do skończenia świata. Bo tu dzisiaj my możemy dotknąć Jezusa, który staje pomiędzy nami jak we wieczerniku. Pokazywał tam swoje rany i swoje ciało, a dzisiaj pokazuje nam siebie, Eucharystii, w spowiedzi, w wspólnej modlitwie, w dziełach miłosierdzia. Cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych, toście mnie uczynili. A więc myślę, że należymy dziś do tych świadków Jezusa, o których Pan Jezus mówi: szczęśliwi, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Powtórzmy raz jeszcze z naciskiem. Uwierzyli, że przez chrzest otrzymali życie Boże. Uwierzyli, że Eucharystia jest prawdziwym chlebem i kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki. Uwierzyli, że w sakramencie pojednania każdemu, kto wyzna i żałuje, odpuszczone są wszystkie grzechy. Wreszcie uwierzyli, że miłość Jezusa, by była poznana, potrzebuje świadectwa. I to także jest ta cudowna, wspaniała droga, którą z wielu z was wędruje do nieba. Uwierzyli i są szczęśliwi, czyniąc dobro, często społecznie, bezinteresownie, a czyniąc dobro, zwłaszcza najbardziej potrzebującym, najmniejszym, okazują serce samemu Jezusowi. Tak rodzą się w naszym mieście także, moi drodzy, dzieła miłosierdzia, a wraz z nimi wspólnota, co zapowiada pełnię Bożego Królestwa. To owo doświadczenie wiary i miłosierdzia, które daje nam Bóg, a za które dziękujemy, czujemy to
Trzeba to powiedzieć z okazji jubileuszu. To nas zobowiązuje. Nie możemy się zamknąć w sobie. Kto więcej otrzymał, od tego więcej wymagać też będą. A więc w kontekście jubileuszu trzeba nam jeszcze odkryć może bardzo ważne przesłanie ukryte w Ewangelii i związane z osobą świętego Tomasza Apostoła. Kochani, apostoł był uczniem Jezusa, wiemy o tym. Znał Jego czyny. Widział, co Jezus dokonywał. Widział też ludzi, którzy za Nim chodzili. Słyszał nauki i być może także i on nosił w swoim sercu słowa, których Pan Jezus zapowiadał swoją śmierć i zmartwychwstanie. A jednak świadkom mówiącym, że go widzieli żywego, odmówił wiary. Dotarł do granicy, której nie mógł przekroczyć. Kochani, w naszych czasach wiele naszych sióstr i braci przeżywa podobny dramat. Utracili osobistą więź z Chrystusem. Często nie uważają się za członków Kościoła. Mówią to także i statystyki. Niedawno przeżywaliśmy wspólnie wizytację. Mówią to także statystyki tej parafii. Chrześcijaństwo w Europie, wyniszczone na zachodzie przez sekularyzację, a na wschodzie przez totalitaryzmy, możemy mieć takie odczucie, staje się diasporą coraz bardziej. Tym bardziej więc nie możemy zamknąć się sobą, w sobie, w tym jak w wieczerniku apostołowie. Nie możemy się zamknąć na proroczą wizję miłosierdzia nad światem, której staliśmy się świadkami. Iskierka wyszła z łagiewnik, a płonie już, naprawdę płonie, tu na Koniuchach. Bóg bogaty w miłosierdzie, jak wiemy, chce rozniecić płomień na cały świat. Skoro papież Franciszek ogłosi już dla całego Kościoła rok miłosierdzia. Poczujmy się więc apostołami. Chodzi o szukanie drogi dotarcia do zagubionych. Aby nasze wspólnoty stawały się wspólnotami ewangelizującymi. Bo skoro doświadczamy, że Pan ma inicjatywę, że nas umiłował, dajmy Mu się dalej prowadzić. Popatrzcie, jak dotąd już doszliśmy przez te 25 lat, czym możemy nawzajem się cieszyć, z radością dzisiaj patrzeć w tej świątyni na siebie. Dajmy się więc prowadzić i szukać zagubionych, którzy być może boleśnie doświadczają, że wybór życia poza Jezusem prowadzi do pustki, do nieustannego niezadowolenia, do braku radości. Z tego, co się ma, kim się jest, co prowadzi, jak Jan Paweł II taką mocą nauczał, do kultury śmierci, do znudzenia życiem i sobą. Ci nasi bracia i siostry często lękają się przyszłości, zamiast jej pragnąć, bo być może wielu z nich nosi niewłaściwy obraz Boga. Mamy ukazać ten prawdziwy, nie którym nieraz ludzie się dzielą i mówią, że Bóg to policjant, kat, administrator, czarodziej, może bezradny starzec. To obrazy, które grożą może i nawet nam w naszym sercu, kiedy damy się skusić przez ten współczesny nam świat. Nie poznali prawdziwego obrazu Boga, który objawił Jezus na kartach Ewangelii, a zwłaszcza w tej dzisiejszej scenie z Wieczernika, którą odkrywamy w tym sanktuarium. My wiemy, i to jest źródło naszego pokoju i radości, Bóg jest naszym kochającym, miłosiernym Ojcem. Jezus przychodzi dzisiaj do nas z przesłania tego obrazu i z przesłania tego miejsca i z klimatu, który kochani tworzycie. I być może to życzenia na kolejne lata, które niech przybliżają złoty jubileusz parafii na Koniuchach, a zarazem i diecezjalnego sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Bądźcie kochani wspólnotą prorocką, która potrafi rozbudzić tęsknotę za prawdziwym życiem w sercach ludzi i za prawdziwym obrazem Boga, kochającego Ojca. Niech miłosierny Jezus dokonuje tutaj wiele nowych znaków, których jeszcze nie zapisano
w dziejach parafii, aby użyć metafory słyszanej dzisiaj w Ewangelii, by przez świadectwo waszej wiary inni uwierzyli i mieli życie. Amen. Ufając Bogu bogatemu w miłosierdzie, módlmy się wołając: okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Boże, Twojemu miłosierdziu polecamy papieża Franciszka, naszego biskupa Andrzeja, biskupa Józefa, księdza prałata Stanisława, pierwszego proboszcza i budowniczego naszej parafii, kapłanów, diakonów i osoby konsekrowane oraz prosimy o nowe i święte powołania do służby w Kościele. Umacniaj tych, których wybrałeś swoim duchem, aby nie zabrakło w Kościele szafarzy Bożego miłosierdzia. Ciebie prosimy. Boże, Twojemu miłosierdziu polecamy naszą Ojczyznę, a w szczególności osoby nią rządzące. Oświecaj ich, aby dostrzegli ludzi potrzebujących szczególnej pomocy i by sprawując władzę, kierowali się przykazaniem miłości. Ciebie prosimy. Boże,
Twojemu miłosierdziu polecamy wszystkich zatwardziałych grzeszników. Daj im dostrzec i doświadczyć zdrojów Twego miłosierdzia. Obmyj ich swoją przenajświętszą krwią. Uczyń ich serca gotowymi na przyjęcie Twojej miłości. Ciebie prosimy. Boże, Twojemu miłosierdziu polecamy wszystkich uwikłanych w nałogi, chorych, cierpiących, konających. Uzdrawiaj ich i daj im moc płynącą z krzyża drzewa życia, aby nie zwątpili, lecz zanurzyli w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, otrzymali zdrowie duszy i ciała. Ciebie prosimy. Boże, Twemu miłosierdziu polecamy wszystkich budowniczych naszej świątyni, tych, którzy ją upiększają i tych, którzy wspierają dom opieki Samarytanin. Obdarz żywych swoimi łaskami, zmarłym daj radość przebywania w niebie. Ciebie prosimy. Boże, Twemu miłosierdziu polecamy wszystkie ruchy, stowarzyszenia, grupy modlitewne naszej parafii. Niech ich służba i modlitwa pomoże jeszcze większej rzeszy ludzi odkrywać, że Jezus jest Królem Miłosierdzia. Ciebie prosimy. Boże, Boże, Twemu miłosierdziu polecamy nas samych, którzy z Twojej łaski przyszliśmy na tę jubileuszową Eucharystię. Niech radość ze zmartwychwstania i ufność w Twoje miłosierdzie przemienia nas i umacnia. Ciebie prosimy. Boże, ufni wielkość Twojego miłosierdzia, zanosimy do Ciebie nasze modlitwy. Pokornie prosimy, przyjmij nasze błagania i naucz nas nieść innym ludziom radość płynącą z Twojej bliskości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Przedstawiciele wspólnot parafialnych składają dary. Świece, kwiaty, księgę darczyńców, pamiątkową księgę o historii 25-lecia parafii oraz pracę magisterską poświęconą tej tematyce. Chleb i owoce. Mleko dla niemowląt i chleb dla potrzebujących. Ampułki. Bieliznę kielichową. Ornat. Dary eucharystyczne. Hallelujah.
się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij dary swojego ludu i spraw, aby wszyscy, którzy otrzymali nowe życie, przez wyznanie wiary i chrzest święty osiągnęli wieczne szczęście. Przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To
to czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą siostrą Faustyną, ze świętym Janem Pawłem II papieżem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święty imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim.
Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale I to Jezus,
Boże pozdrowiony, anielski chlebie, w tym to sakramencie wielbimy Ciebie. Boże, uwielbiamy Cię, bo Ty znasz i miłujesz każdego człowieka, który przychodzi na świat. Ty miłujesz każdy naród, znasz początek i koniec dziejów. Nie opuszczasz nas, grzesznych i słabych ludzi, w najtrudniejszych chwilach. Tam, gdzie jest najciemniej, najboleśniej, tam wylewa się najwięcej Twej łaski, Twojego miłosierdzia. Dlatego ufnym i wdzięcznym sercem pragniemy Ci zaśpiewać radosne Te Deum. Thank you.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, aby działanie wielkanocnego sakramentu, któryśmy przyjęli, nieustannie trwało w naszych duszach przez Chrystusa Pana naszego. Ksiądz biskup pobłogosławi teraz wizerunki Jezusa Miłosiernego. Bardzo proszę wszystkich, którzy przynieśli ze sobą do świątyni obraz Jezusa Miłosiernego, aby podnieśli go do góry, bądź jeśli jest taka możliwość, dyskretnie zbliżyli się do przodu. Boże, Ty mieszkasz w niedostępnej światłości. Ty nas tak umiłowałeś, że będąc niewidzialny, stałeś się dla nas widzialny w Chrystusie. On najpełniej objawił nam Twoje miłosierdzie. Wejrzyj łaskawie na swoich wiernych i spraw, aby spoglądając na te wizerunki, starali się wewnętrznie przemieniać na podobieństwo Twojego Syna. Niech zawołanie Jezu, ufam Tobie, będzie dla nich najwyższym honorem i nadzieją w trudnych chwilach życia oraz zobowiązaniem do miłosierdzia wobec bliźnich. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Jezu, ufam Tobie, 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 Jezu, o zabranie głosu poproszę marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, pana Piotra Całubeckiego oraz prezydenta miasta, pana Michała Zaleskiego. Ekscelencje księża biskupi, czcigodni kapłani, drogie siostry, drodzy parafianie, wszyscy goście, uczestnicy dzisiejszej liturgii eucharystycznej. Chciałbym wpierw podziękować opatrzności Bożej, że tu jestem, że możemy wspólnie świętować 25. rocznicę powstania parafii Miłosierdzia Bożego tu na Koniuchach. Jak wielu z was, ja również uczestniczyłem przy narodzinach i kolejnych etapach powstawania tej parafii. Pamiętam te wspaniałe chwile, kiedy wszyscy mobilizowali się, żeby z łopatami, taczkami, wszystkim, co mieliśmy pod ręką, można było rozpocząć to wielkie dzieło. Potem, kiedy nasze dzieci tutaj w cieniu tej świątyni, budującej się wtedy w kaplicy, szalały ze szczęścia, że mogły uczestniczyć w wspaniałych nabożeństwach, a potem wspólnie z księdzem proboszczem mogliśmy budować dom Samarytanina. Piękne dzieło, które dopełnia cywilizacyjnie to miejsce. Pamiętamy jeszcze, jak za legionów w zasadzie już nic nie było. Dziś jest w serce Kościół, rozbudowujące się osiedla, tętni życie. I taka jest rola również Kościoła w tworzeniu cywilizacji.
tej dobrej cywilizacji. Oby takich miejsc zażyczeniem Jana Pawła II, bo nie sposób o nim tu nie wspomnieć, nadal powstawało w naszym kraju jak najwięcej. Jan Paweł II pod tym drzewem życia modlił się tu w Toruniu i kiedy odchodził od nas w Wigilię Święta Miłosierdzia, które ustanowił, wszyscy w jakiś sposób jeszcze lepiej zrozumieliśmy, na czym miały polegać słowa, wręcz błagalne prośby w łagiewnikach naszego ukochanego Ojca Świętego, abyśmy tej iskry zrozumieli, że ta iskra jest w zasadzie jedyną nadzieją dla nas wszystkich, że iskra miłosierdzia jest tą, na której powinniśmy oprzeć całe nasze życie. Ona z jednej strony jest tak wielka, a z drugiej tak wątła, tak łatwo w naszym życiu ją zdmuchnąć. I dziękuję Bogu, że jest ta świątynia, że jest to sanktuarium i że ksiądz biskup właśnie, kiedy ona się budowało, postanowił tu właśnie ustanowić coś, co ma się dalej rozwijać. Coś, na czym mamy oprzeć dalej naszą przyszłość. To nie jest tylko świątynia, to jest nasza wiara, to jest to, co wierzymy, to, co towarzyszy nam od chrztu, od urodzin do ostatniego tchnienia życia. Dlatego, księże proboszczu, my postanowiliśmy jako samorząd województwa, ale też osobiście, żeby upamiętnić te piękne chwile dla kolejnych pokoleń. Z leśnikami przynieśliśmy taki dar, który jest symbolicznym darem, bo właśnie dębem poświęconym przez Jana Pawła II, żołędzie poświęcone przez Jana Pawła II. Dziś to już drzewka, które z leśnikami przynieśliśmy tutaj do tej parafii, ale też chcemy dalej wspierać, chcielibyśmy pomóc w zagospodarowaniu całego tego terenu, tak aby ten dąb się dobrze czuł, nie był osamotniony i mieszkańcy, parafianie mogli korzystać z pięknej zieleni wokół kościoła, wokół domu Samarytanina. Także przyjmij, księże proboszczu, ten dar jako wyraz naszej naprawdę wdzięczności dla ciebie, dla całej parafii i dla wielkiej misji, jaką roztaczacie nad diecezją, nad całym naszym województwem. Bóg zapłać. Szczęść Boże w dalszej drodze, pięknej drodze budowania miłosierdzia między ludźmi, przekazywania tego symbolu miłosierdzia Bożego nam wszystkim. Szczęść Boże. Ekscelencje księża biskupi, przewielebni księże prałacie, proboszczu parafii jubilatki, wielebni księża, czcigodne siostry zakonne, drodzy parafianie, dostojni goście uroczystości jubileuszowej. W mieście Toruniu, gdzie parafie 700 lat historii swojej wspominają, parafia, która liczy 25 lat, wydaje się parafią przede wszystkim młodzieńczą. I taka właśnie jest ta nasza ukochana toruńska parafia Miłosierdzia Bożego i świętej siostry Faustyny. Bierze się to przede wszystkim z zaangażowania tych, którzy służą Bogu, ale i parafianom właśnie w tej parafii, w tym parafialnym kościele. Księże biskupie, chciałbym podziękować za to, że właśnie taki młodzieńczy proboszcz, ksiądz proboszcz Stanisław Majewski, jest tutaj od samego początku. Jest tutaj wytrwale. Sam mówił, że początki parafii były bardzo trudne, że powstanie parafii było skomplikowane w trudnych jeszcze wówczas czasach. Ale dzisiaj mamy
piękną parafię, wokół której są osiedla, najczęściej nowo zbudowane, gdzie mieszkają młode rodziny. Parafia, która jest sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie co roku w Białą Niedzielę spotykamy się, aby Bogu podziękować za to, że jest miłosiernym i prosić o kolejny rok tego miłosierdzia, gdzie wznosimy modły do świętej siostry Faustyny, prosząc o wsparcie w naszych problemach i troskach. Ta parafia to także wiele dzieł kierowanych do parafian, rozliczne także grupy parafialne, które powodują, że życie parafii jest bardzo ożywione i nie sposób tego w Toruniu nie zauważyć. Zawsze z radością wtedy, kiedy tylko możemy, jako miasto wspieramy te działania. Niech tym symbolem wymienianym dzisiaj nie po raz pierwszy będzie rzeczywiście dom pomocy, jakim jest Samarytanin. Ale to piękny symbol, jakże potrzebny teraz wśród nas, mieszkańców nie tylko Torunia, ale i kraju, którym lat szybciej i więcej przybywa niż to bywało onegdaj i gdzie trzeba im pomóc po prostu tworząc takie piękne miejsca. Ekscelencjo księże biskupie, przewielebny księże proboszczu, oczywiście nie wypada życzyć 100 lat. Trzeba powiedzieć plurimos annos, niech ta parafia tak pięknie, z taką energią i werwą przez księdza proboszcza prowadzona, rozwija się przez wiele, wiele kolejnych lat. Niech dobry Pan Bóg błogosławi, a niech my, którzy tu się skupiamy, dostępujmy miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem świętej siostry Faustyny. Proszę o przyjęcie przez księdza proboszcza tryptyku przygotowanego odręcznie przez góralskiego artystę. Może ten fragment nie toruński, a góralski będzie także mile widziany w tej świątyni. Szczęść Boże. Ekscelencjo księży biskupie Andrzeju, ekscelencjo księży biskupie Józefie, drodzy bracia kapłani, wszyscy tutaj zgromadzeni. Chcę podziękować za tą wzniosłą atmosferę. Dobrze, że miłosierdzie Boże jest, bo Pan Jezus powiedział, już odebrali swoją nagrodę. I to dzisiaj właśnie taka nagroda była, ale moi kochani, nie to jest celem naszej służby. Pięknie to wypowiedzieli zarówno pan marszałek, jak i pan prezydent. Jestem wdzięczny za tą współpracę, bo te dzieła charytatywne zwłaszcza, one by nie istniały przy tej znacznej pomocy, zwłaszcza Urzędu Marszałkowskiego i miasta, z panem prezydentem na czele. Ciągle, powiedzmy, pomoc ciągła, która jest. I ten splendor, który za półtora miesiąca ma nasze sanktuarium wynieść na zewnątrz, gdy zapadnie zmrok. Wiatry przeciwne, ale idziemy razem, wspólnie. Za to niech Pan Bóg będzie w swoich dziełach uwielbiony. Księży biskupie, chcę podziękować serdecznie za Twoją troskę, za to, że jesteś tutaj z nami. Dziękuję telewizji Trwam i Radio Maryja na ręce ojca Dariusza Drążka, który tę transmisję dzisiaj prowadzi. Wszystkim służbom liturgicznym, chórowi, zespołowi, moim współpracownikom, kapłanom i siostrom zakonnym. We wszystkim tym jest udział wielkiej rzeszy świeckich, do których oni dotarli, z którymi tutaj współpracują. Wszystkim, którzy się modlili, moim przyjaciołom, ale najpiękniejszym darem tych 25 lat to są powołania kapłańskie i zakonne. I dlatego tych braci kapłanów serdecznie witam na ręce najmłodszego adepta, który za 2 miesiące ma otrzymać święcenia kapłańskie, diakona Miłosza.
siostry zakonne też są. Dziękuję za waszą obecność, Asiu, najmłodsza jesteś jako pasterka. Niech Pan Bóg wynagrodzi wszelki trud, tą współpracę, a blask miłosierdzia, misericordie, splendor, niech nas wszystkich dotknie. Chwała Panu jeszcze raz, wszystkim za wszystko gorące, serdeczne Bóg zapłać. Chcę, moi kochani, zaprosić na jutrzejszą sesję jubileuszową z udziałem profesorów naszego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, historyków, socjologów, teologów. Plan jest wywieszony na afiszach. Można się zapoznać, godzina 18:30. Mamy też, jak ksiądz biskup Józef wspomniał, publikację taką jubileuszową. Można ją też przy wyjściu będzie nabyć. Jeszcze raz gorące serca płynące Bóg zapłać w imieniu moich współpracowników i tych wszystkich, którzy mają udział, że ta uroczystość dzisiejsza rzeczywiście zostanie głęboko zapisana na zawsze w naszych sercach. Siostry i bracia, na dzisiejszą uroczystość otrzymaliśmy piękny dar od papieża Franciszka, który wczoraj podczas uroczystych nieszporów w Bazylice Świętego Piotra ogłosił bullę Misericordiae Vultus, oblicze miłosierdzia, bulla, która już oficjalnie zapowiada nadzwyczajny rok święty miłosierdzia w Kościele Powszechnym. Będzie on trwał od 8 grudnia, czyli od uroczystości niepokalanego poczęcia Matki Bożej w tym roku do uroczystości Chrystusa Króla w roku 2016. Zostaną otwarte drzwi jubileuszu, najpierw w bazylikach Rzymu, ale także wolą Ojca Świętego w kościołach katedralnych i sanktuariach o szczególnym znaczeniu dla każdej diecezji. I takim sanktuarium niewątpliwie jest sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Toruniu. Dzisiaj już zapowiadam, że zostaną tu otwarte drzwi roku, nadzwyczajnego roku świętego miłosierdzia i zostaną właśnie otwarte te drzwi, które dzisiaj uroczyście poświęciliśmy. Bulli zapowiadającej nadzwyczajny rok święty miłosierdzia papież Franciszek nakreślił cele tego roku oraz wskazał na środki, które prowadzą do ich realizacji. Hasłem roku są słowa miłosiernie jako ojciec. Słowa wyjęte z Ewangelii. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz Ojciec Niebieski. Czytamy w bulli między innymi, to są dla nas Polaków ważne słowa, nie możemy zapomnieć o wielkim nauczaniu, które święty Jan Paweł II ofiarował w swojej drugiej encyklice Dives in Misericordia, które w ówczesnej epoce przyszło tak niespodziewanie i zaskoczyło wielu tematem, tak bardzo poruszył. A pod koniec bulli tak papież pisze: myśl moja biegnie teraz do Matki Miłosierdzia, słodycz jej spojrzenia niech nam towarzyszy w tym roku świętym, abyśmy wszyscy potrafili odkryć radość z miłości Boga. Nasza modlitwa rozciąga się również na wielu świętych, błogosławionych, którzy uczynili z miłosierdzia swoją misję życia. I tutaj papież podkreśla. W sposób szczególny myśl kieruje ku wielkiej apostołce miłosierdzia świętej Faustynie Kowalskiej. Ta, która została wezwana do wyjścia w głębokości Bożego Miłosierdzia, niech wstawia się za nami i uzyska dla nas łaskę życia i chodzenia zawsze w świetle Bożego przebaczenia oraz niezachwianej ufności w Jego miłość. Dziękujemy Ojcu Świętemu za ten dar. Dar, który dla tego sanktuarium ma szczególne znaczenie, zwłaszcza gdy
rozpoczniemy nadzwyczajny rok święty miłosierdzia. Wspominamy dzisiaj przed Panem Bogiem, bo najpierw Jemu dziękowaliśmy całą Eucharystią, ale również przed Bogiem wspominamy tych wszystkich, którzy w ciągu 25 lat wydatnie przyczynili się do powstania i uformowania tej parafii, wspólnoty parafialnej, ale również i wszystkich dzieł z nią związanych. Myślimy z wdzięcznością o księdzu biskupie Marianie Przygódzkim, który pod dekretem ustanowił tę parafię, widział jej potrzebę i na pewno dzisiaj tam z góry cieszy się z nami i prosi Boga, żeby to jego błogosławieństwo towarzyszyło, tak jak do tej pory, księdzu proboszczowi w wspólnocie parafialnej. Myślimy z wdzięcznością o tych wszystkich parafianach, którzy na różne sposoby, duchowymi ofiarami, ofiarą często cierpienia, modlitwą, ale także i swoimi datkami, często wdowimi groszami, przyczyniali się do powstania tego Kościoła. Wszystkich ich zawierzamy na nowo Bożemu miłosierdziu. Dziękujemy również żyjącym, księdzu proboszczowi, już tak pięknie tyle osób podziękowało, ja tylko mogę się pod tym podpisać. Dziękuję również tym wszystkim, którzy księdza proboszcza wspomagają w kierowaniu parafią, myślę o księżach wikariuszach, ale myślę też o jednej osobie bardzo ważnej, o mamie księdza proboszcza, która jest dobrym duchem i towarzyszy mu swoją modlitwą, swoją cichą obecnością. Myślę, że to jest też jedno z tych źródeł sił, jakie Pan Bóg nam daje. Są wśród obecnych tutaj ludzie bardzo zasłużeni dla naszej diecezji, na wniosek księdza proboszcza. Chciałbym ich dziś teraz, w tym momencie, w tym uroczystym dniu dla parafii uhonorować specjalnym medalem zasłużony dla diecezji toruńskiej. Bardzo prosimy o podejście panią Marię Dudek. Poprosimy także panią Lidię Gliwę. Poprosimy o odebranie odznaczenia państwa Bożenę i Jana Szwechowiczów. Poprosimy panią Zofię Olkiewicz, pana Piotra Berlińskiego, o odebranie odznaczenia prosimy panią Danutę Majewską, pana Grzegorza Łęgowskiego, pana Zygfryda Kunata, poprosimy także pana Henryka Pawłowskiego i pana Stanisława Sosnowskiego. Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
pomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja. Alleluja. Pokornie teraz proszę księdza biskupa o poświęcenie pamiątkowej tablicy, jak również wspomnianego dębu, za który dziękuję lasom państwowym. Boże, nieskończony w swoim miłosierdziu, niebiosa najwyższe, ani ten Kościół zbudowany naszymi rękami nie mogą Cię objąć. Ty jednak pozwoliłeś nam wznieść tę budowlę i ciągle zespalasz serca ludzi w parafialnej wspólnocie. Bądź uwielbiony za Twoją łaskę i błogosław nam, abyśmy byli żywymi kamieniami budowli, którą Ty wznosisz mocą Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego. I tak, drodzy Państwo, kończy się już nasza transmisja z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego parafii świętej Faustyny na toruńskich Koniuchach. Tutaj dzisiaj msza święta celebrowana była z racji święta Bożego Miłosierdzia, a także 25-lecia powstania tej parafii. Mszy świętej przewodniczył pasterz kościoła toruńskiego, ksiądz biskup Andrzej Suski. Homilię wygłosił ksiądz biskup Józef Szamocki. Za chwilę jeszcze zostanie zasadzone pamiątkowe, okolicznościowe drzewo, które pewnie niejednego z nas przerośnie. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za tę wspólną modlitwę. Pozdrawiamy i
Modlimy się cały czas na antenie Radia Maryja o miłosierdzie dla nas i całego świata. Dziękuję także ekipom technicznym Radia Maryja i Telewizji Trwam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.